Historii związanej z naszym regionem. 20 lat temu powstał Związek Polsko-Czesko-Niemieckich Gmin Euroregion Nysa. Południowo-zachodni kraniec Polski był wówczas jednym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Europie, a samorządowcy z Euroregionu jako główny cel organizacji wymieniali właśnie walkę z katastrofą ekologiczną. Czy to się udało? Jacek Jaworski. W maju 1991 roku w Zittau odbyła się konferencja założycielska pierwszego w pokomunistycznej Europie euroregionu. To był eksperyment. Wcześniej relacje przygranicznych miejscowości istniały czysto teoretycznie. To były umowy zawierane odgórnie w formie jakiejś takiej nakazowej, tak by można to nazwać. Euroregion to zamieszkany przez ponad 1,5 miliona ludzi Związek Przygranicznych Samorządów. Kiedy powstawał, tematem numer jeden była ekologia. Jezerskie góry. Góry Jezerskie umierają, zanieczyszczenia płyną z Niemiec, z Polski, oczywiście z Czech. Statystyki były porażające. Prawie 10 tysięcy hektarów lasu tu w Sudetach Zachodnich przestało istnieć całkowicie, a drugie 10 tysięcy było silnie uszkodzone. To zdjęcia z maja 1991 roku. Elektrownia Turów. Podobne były po niemieckiej i czeskiej stronie granicy. Kondycja i fizyczna, i psychiczna mieszkańców naszego terenu jest coraz gorsza. Przy granicy zamontowano stacje pomiarowe mierzące zapylenie i stężenie metali ciężkich. Dzisiaj już ich nie ma. Zrezygnowano z tej stacji u nas, dlatego że okazało się, że te stężenia i metali, i zapylenia są o wiele niższe niż przewidują normy. Elektrownie w Czechach i w Niemczech zamknięto. Polska została, ale truje mniej. Góry Izraelskie mają już zupełnie nowy, zdrowy klimat, szczególnie powietrze, gleba są już całkowicie czyste. Wójt gminy Zgorzelec, tu na zdjęciach sprzed 20 lat, dzisiaj nie ma wątpliwości. No dzisiaj jest to inny świat. Nie mamy czarnego trójkąta, mamy Nysę w miarę czystą, powietrze czyste. Czesi podsumowali niedawno działalność euroregionu. Wyszło nieźle. Z tych postulatów, które wówczas sformułowano, obliczyli, że około 80% z nich zostało zrealizowanych. Dzisiaj samorządowcy z euroregionu mają inne problemy. Jednym z głównych jest komunikacja. Są nowe pomysły, chociażby te połączenia kolejowe, likwidujące jakby te granice, które wciąż w głowach kolejarzy są. W euroregionie granicznych zasieków już nie ma. Ludzi dzielą przede wszystkim poziom życia i jakość infrastruktury, a to trudniej zmienić niż dymiące kominy.